Z dniem 5 października został pan razem z trzema innymi działaczami radzieckiego PiS-u zawieszony w prawach członka partii. Jakie były przedstawione panu powody odwołania, zawieszenia? Powody to od pierwszego dnia, znaczy od pierwszego dnia po wyborach miałem tego świadomość, że będą takie, wciąż takie same, że nielojalność wobec partii, że ośmieliłem się założyć swój komitet i kandydować niezależnie. Był mój protest, nasz protest, przeciwko temu, że na kanwie zbudowania przez nas Partii i Sprawiedliwość niektórzy, że tak powiem, politykierzy chcą osiągnąć swoje konkretne interesy. Ja widzę te interesy, część mieszkańców też widzi te interesy. Są to partykularne interesy, są to osoby, które, że tak powiem, nie szczędzą, że tak powiem, dążeń do tego, żeby powiększyć swój zasób, ale nie intelektualny, tylko majątkowy. A moralność mają głęboko w poważaniu. Dlatego są to mocne słowa, ale ośmielam się dlatego to mówić, że mówię, nawiązali kontakt z działaczami wyżej i to jest taki skutek. To jest skutek, mówię, grania do jednej bramki. Wszyscy przeciwko jednemu. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. Dla nas pieniądze były rzeczą ostatnią, dla nas była ważna Polska. I nie ma dla mnie miejsca. Ja sobie zdaję sprawę, że partia w tym momencie podjęła taką, a nie inną decyzję. Jest to bardzo trudna dla mnie decyzja. Całe życie poświęciłem w tym kierunku swoje działania, a dzisiaj jest jak jest. Będzie się pan odwoływał, tłumaczył przed rzecznikiem dyscyplinarnym? Na dzień dzisiejszy moje stanowisko jest jedno. Nie ma za co się tłumaczyć, bo ostatnie wybory samorządowe świadczą o jednym. Przecież ja założyłem komitet, tak, i kandydowałem, ale na własne ryzyko, za własne pieniądze. A czy pan burmistrz obecny nie założył, jego ludzie nie założyli komitetu lokalnego i nie wystawili drugiej listy konkurencyjnej dla PiS-u? Niech się ktoś zapyta i niech ktoś to lojalnie rozstrzygnie. Bo ja wiem, że taki komitet powstał, był i skutek jest taki, jaki jest. Dlaczego partia ma aż przy takich silnych notowaniach ma taki wynik, a nie inny w powiecie, w województwie? Dlaczego Radzyń ma aż tylu posłów? Bywało w innych, w poprzednich latach, że mieliśmy trzech. A dzisiaj? Są pytania, a odpowiedzi z czasem przyjdą. Razem z panem zawieszonych zostało trzech członków PiS-u. Pan Ostapowicz, pan Langa i pani Oprawska-Abdułajew. Czy wie pan, jakie oni podjęli decyzje odnośnie tego zawieszenia? Wiem, tylko prezes Zbigniew podjął decyzję, że tak powiem, o zakończeniu swojej działalności politycznej. Nie jest to tajemnica, powiedział, ogłosił. Myśmy, że tak powiem, wstrzymali się, bo za dużo lat bym stracił. Przyznałbym się, że wszystko, co robiłem przez od 1981 roku, wszystko poszło w niwet. A tak nie było. Były złe działania, ale większość było dobrych. I ja się tego nie wstydzę i dlatego mówię, nie kładę, że tak powiem, nie przekreślam tego czasu. Czy nie uważa pan, że państwa zawieszenie ma związek ze zbliżającymi się wyborami do struktur PiS-u? Proszę państwa, jeżeli były wybory i kandydowaliśmy w strukturach PiS-u, ja kandydowałem i poseł Rembek wówczas kandydował, no ja nie będę się chwalił wielką znajomością, wielką pamięcią, ale ja dostałem dużą większość głosów i zostałem prezesem, a pan Rembek został członkiem. Czyli pan jednak wybiera walkę o dobre imię w partii? Walkę o miejsce w partii, do której się zapisywałem, że jest to partia centrowa, gdzie wszyscy mają miejsce, wszyscy, którzy, że tak myślą, nie kieszenią, tylko sercem.